Hej, cześć, witajcie witam serdecznie w kolejnym odcinku z WWE 2K24. Jesteśmy na SmackDown, ostatnim SmackDown przed Money in the Bank. Także to jest ostatnia tygodniówka przed Money in the Bank. W końcu doczekaliśmy się Money in the Bank. Szczerze, serio trochę chyba za długo to było. Mogłem tam pominąć w sumie parę show i bardziej się zbliżyć do tego. Mam nadzieję, że teraz te show nie będą tak oddzielone dosyć mocno. Jeżeli będą, to ewentualnie możemy wcisnąć jakieś inne pay-per-view, które na przykład nie ma w grze, nie ma w kalendarzu. Także, no, możemy wcisnąć po prostu inne pay-per-view, które nie jest w kalendarzu, po to, żeby bardziej zapełnić tutaj kalendarz i, no, więcej walk takich pay-per-view zrobić, nie? Wiadomo, teraz tak gram w kółko to samo, ale no, wiecie o co chodzi. Dobra, skupmy się na SmackDown. Pierwsza walka tag teamowa rozpoczynamy tak jak na Monday Night Raw. Tutaj SmackDown troszeczkę bierze przykład z Raw i mistrzostwa tag team są na szali. Więc OC ma szansę tutaj na mistrzostwa tag team SmackDown przeciwko New Day. Także zobaczymy jak New Day. No niestety Imperium nie dało sobie rady z obroną mistrzostwa. Jak sobie poradzi New Day, które, no można powiedzieć, no oni są, kurczę, oni mają strasznie dużo tych mistrzostw tag team. Nie pamiętam ile oni ostatnio mówili, ile oni są razy ten, ale... Ale nie pamiętam teraz, ile oni tam mieli. Ale mamy OC kontra New Day, mistrzostwa tag team. Te pasy jakoś ładnie wyglądają niż te czerwone. Też może też zależy od wejścia i od po prostu... W sumie, co strasznie dużo daje też gra świateł, więc no... Więc w sumie to też dużo daje. Ale myślałem na przykład, żeby te pasy chyba skasować. Tak sobie ostatnio myślałem. I po prostu zrobić te pasy takie, te złote dać i po prostu WWE Tag Team Champions, albo podzielić... Nie no, zrobić te pasy złote takie, żeby to wiecie były... Ale na razie zostawimy tak. New Day Rocks, New Day Rocks. Pasy Tag Team, gdzieś chyba teraz zapowiada dopiero. W sumie nie zapowiadały wcześniej, jak stali tam w ringu. Boże, jak szli. Boże, co ja gadam? O, człowiek zmęczony. Po pracy chce nagrać coś na spokojnie. Wychillować. No i mamy The Fall Contest, tag team match, zwykły tag team, także nie jest to też to tag team tornado. Dobra, na razie niech damy mu zapowiedzieć. OC gotowe, no pokazuje Carl Anderson, dałaś. No i New Day. Czy New Day dadzą radę bronić mistrzostwo? New Day. The New Day. Pierwsza ich obrona. Zobaczymy jak sobie poradzą. New Day przeciwko OC. OC teraz stoi przed dużą szansą. Zdobycia mistrzostw. Nie pamiętam, kiedy oni ostatni raz byli mistrzami w prawdziwym WWE. OC kontra New Day. Mistrzostwa tag team na szali. Rozpoczynamy pojedynek sędzia. Jest rozpoczęcie. OC i od razu sędzia też wbiega. O, nietrafiony but. Chop. Ale kontra od Luka Gallowsa. O, będzie chokeslam. Uwaga. Oj, mamy chokeslam. Przypięcie. Ale kick-out. O, teraz uderzenia. Carl Anderson. Już czeka w narożniku na swojego tag team partnera i jest zmiana. Będzie pierwsza zmiana i pierwsze uderzenie od tutaj Carl Andersona. I mamy neckbreaker. Proszę bardzo. Publiczność jakoś nie bardzo chyba jest za OC. No ale tutaj OC stajnia od AJ Stylesa. No mogłaby przygarnąć jakieś mistrzostwa. Wtedy, wiecie, pokazywali się z AJ'em jako mistrzowie, wtedy takie było, wiecie, Championship OC, jeszcze to musiała być chyba ta Mia Yim, czy ona tam ma, czy Michi, nie wiem jak ona tam się nazywa w końcu. Uwaga, Anderson, o, crossbody nietrafiony, teraz sprytnie Woods odsuwa się na bok i twarde lądowanie Carla Andersona i jeszcze Enziguri za ringiem. Sędzia wylicza, ostrzega zawodników, że będzie wyliczenie mistrzostwa, nie zmienią właścicieli. To jest raczej dobrze dla New Day, ale na pewno się OC
tą decyzją by nie zadowoliło. Jolta, wdrożony, mocny, prawy. Jeszcze o dropki, która z noga szwikołka zrobił. Xavier Woods, próba zmiany. Zdążył. I mamy Kofi Kingston, były mistrz WWE. Jolta z clothesline. Jumping clothesline. Uwaga, odbić od lin. O, ładny, nietrafiony teraz ten dropkick. Ale Woods, Boże, Woods, Kofi Kingston od razu się rewanżuje. O, nietrafiony splash. O, uwaga. O, to z kolanem, myślałem, że będzie DDT. Kurde, tak. I uderzenia. Kontra. Uwaga. Russian leg sweep. Oj, będzie znowu kopanie po nerkach. Podniesie, ale nie, nie, tak nie. Woods. Kolejny, tym razem Russian leg sweep z tej strony Woodsa. No i teraz będzie zmiana. Dalej Gallows. PDT. O, podcięty już, przecież to będzie low blow. O, ale Kofi Kingston rzuca się na... O, zaraz opany. O, ale dropkick. Ale Gallows nawet to nie ruszyło. To była chyba Gallows bomb, coś takiego. O, teraz kopnięty. O, dropkick teraz prosto w twarz. Powala wielkiego Gallowsa. Gallows. I mamy kolejny DDT. Uwaga! Co to jest? Claw. No, podcina nogi! Czy Karl Anderson próbował zrzucić Woodsa, ale mu nie wyszło. Uwaga! Neckbreaker. Neckbreaker. Od Kofiego. Jeszcze knee drop. Prosto w... w nos. Ale Anderson, Anderson czeka na zmianę. Potrzebuje tej zmiany. Jest Irish Whip. Ciekawe, co są w ogóle tag team finishery. Chyba nie ma. O, ale teraz łokieć prosto w zęby. Uwaga. O, ale power slam. Pin. Ale kick out Woodsa. No, pojedynek podobny jak do na Raw. O, to znowu na ciało. O, kolano. Mi się wydaje, że ogólnie tu chyba nie ma tej wymiany tych ciosów takich. O, próba przerzucenia, ale niestety kontra ze strony Woodsa. O, będzie DDT? Nie! Sprytnie teraz przerzuca Gallows Woodsa. No nie ma tutaj chyba tych wymian na pojedynkach tag team. O, teraz... O, proszę bardzo, taka kombinacja. Trochę tańca. O, ale teraz, ale... Stoi ciągle i... O, kontra! Ale łokieć. Boże, łokieć, kolano. Prosto w nohal Woodsa. Jeszcze dobija kopnięciem, dobiciem. Żeby tylko dorwać się do tych mistrzostw. Uwaga. O, ale ładny. Flapjack. Gallows. O, Gallows bomb. Gallows pole. O, clothesline na Kofim. O, łokieć. Odpowiedź Kofiego. O, nie trafia. Uwaga. O, ale przejście. Ładna kontra od Kofiego. Ale teraz Carl! Co jest? Czemu sędzia go nie liczy? Teraz dopiero. OC! Nowymi mistrzami tag team, ale czemu sędzia nie liczył? No ale upset. Błąd sędziowski. Ale mamy nowych mistrzów, OC jednak.
triumfuje na SmackDown i mamy nowych mistrzów. AJ może tutaj... No Gunther na Raw na pewno nie cieszył się zbytnio z porażki, straty mistrzostwa, za to AJ Styles ma powody do dumy, bo OC właśnie przytuliło kolejne mistrzostwa. A my przechodzimy do kolejnego pojedynku. Przynajmniej kolejny pojedynek, ale tutaj zaraz! Randy Orton i Bobby Lashley na backstage'u. Jakieś chyba niewyjaśnione rachunki. Spotykają się, o teraz wbity. Jeszcze duszenie, no tutaj będzie dosyć ciężko. Randy Orton miał mieć swój pojedynek. I od razu Lashley tutaj atakuje. I nie daje Ortonowi szansy na rozstoczenie kolejnego pojedynku na SmackDown. Po prostu atakuje i znowu ciśnie Randy w te skrzynie. To chyba są kartony albo są skrzynie drewniane. Nie wiem, ciężko zobaczyć z tego kąta. Uwaga, będzie suplex. Oj, front suplex. Oj, clothesline. Uwaga. Te kartony. Uderzone teraz double axe handle w tył głowy. Randy. O, teraz Randy. Będzie suplex. Suplex na betonową podłogę. Ale Lashley się podnosi. Jakby to nie było nic. Ale jeszcze Orton. O, teraz kopie. Po żebrach. I jeszcze clothesline. O, to chyba jeszcze nie koniec. Kolejna próba. Oj, kolejne clothesline. O, zablokowane teraz. I clothesline. Szczerze, jeszcze na backstage'u nie walczyłem, więc jestem ciekaw, co tutaj jest takiego ciekawego. Uwaga, krzesło łapie. Ale Orton, uwaga! O, belly the belly! Też nie wiem, czy ta walka się może szybko nie zakończyć, jako tu zaraz jakiś knockout wejdzie. Po zwykłych atakach. Uwaga! Orton, wyniesienie, będzie neckbreaker. Oj, mamy neckbreaker! Dokąd idzie Randy? To Randy po prostu łapie krzesło. Będzie chciał ukarać. O, Lashleya, krzesło prosto w głowę i jeszcze dobija tym krzesłem. O, zablokowany. To teraz jeszcze, proszę bardzo. Wściska. Orton broni się przed Lashleyem. No tutaj ta dwójka ma niezłą historię teraz tutaj. Pisze sobie na SmackDown. No teraz Lashley rzucony w stronę tutaj parkingu samochodowego. Teraz, o proszę bardzo, Lashley. O, Lashley. Oj, powerbomb, ale Orton się podnosi. I shoulder tackle. Proszę bardzo, teraz zawodnicy. Oj, clothesline. Uwaga, Orton. O, będzie exploder. Exploder suplex. Na te skrzynie. Z kablami, nie wiem co tam jeszcze jest. Różne, cały ekwipunek tutaj, który jest przewożony w tych tirach. Oj, teraz jeszcze Orton dobija Lashleya. Uwaga. O, Orton. O, DDT. Od Ortona. Uwaga, kolejne uderzenia. O, Luther's Press. O, teraz się zdrzeli. Kontra. O, Big Boot nietrafiony. Oj, łokieć. Ja bym śmiesznie biegałem na tym. O, teraz. Shoulder tackle. O, jeszcze teraz krzesło. Prosto w głowę. Jeszcze dobija. Uwaga. Lashley. O, Dominator! I poszła krew! I Orton!
nie wie za bardzo, co się dzieje i to jest koniec tego pojedynku. A raczej tego brawlu, bo to nie był pojedynek, po prostu to był czysty atak ze strony Lashleya na Randy'm, który właśnie leży zakrwawiony. No i Randy będzie musiał uważać teraz na siebie, bo już nawet na backstage'u, nawet w locker roomie może nie być bezpieczny, także musi uważać. A my przechodzimy do main event tego odcinka. Na main event tego odcinka Grayson Waller zrobił taki sobie open challenge. Chciałby się po prostu zmierzyć z kimś z backstage'u, z locker roomu i po prostu, no nie będzie to Randy Orton, który właśnie został, można powiedzieć, transportowany na głębsze badania tutaj, które po tym brawl, strasznym ataku ze strony Lashleya się odbyły, także musi się teraz tutaj Randy, muszą go tam trochę poszywać. A Grayson Waller zapowiedział, że chce jakiś open challenge tutaj, chciałby się tutaj pokazać na SmackDown, no i trochę skoczyć w rankingach, jeżeli chodzi o jakieś mistrzostwa. No wiadomo, jest Money in the Bank za rogiem, ale tutaj Waller za bardzo nie ma jak do tego Money in the Banku się dostać, więc tutaj Waller szuka jakiegoś pojedynku, proszę bardzo, na SmackDown. No i właśnie teraz pytanie, kto zaakceptuje to wyzwanie ze strony Wallera? Dowiemy się już za kilka sekund, kto to może być. Oho! Oj, 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 no to teraz Grayson Waller chyba troszeczkę będzie żałował tej swojej decyzji, ale jest gotowy, widać, że jest na... Adrenalina buzuje, chyba, no Waller pewnie się troszeczkę nie spodziewał, ale to jednak Tribal Chief. Roman Reigns. Tribal Chief, bez mistrzostwa, no niestety, po WrestleMania. Roman już nie jest mistrzem Universal Undisputed. Trochę szkoda, że myślałem, że będzie jakieś inne wejście miał z Polem. Ale ma taki casualowy, nie wiem. Szczerze nie używałem tej Reignsa, no oprócz tego pojedynku, co tam nagrywałem na samym początku. To szczerze nie walczyłem Romanem jeszcze. I nie myślałem, że Heyman będzie miał takie zwykłe wejście z nim. Ale Roman Reigns zaakceptował wyzwanie Wallera. No i to będzie pojedynek, który chyba Waller zapamięta na długie, długie lata. To jest całkiem inne wejście. Co to jest za wejście Romana Reignsa? Serio, jestem normalnie w szoku. Podniesie palec? Chyba nie, co? Roman Reigns już w ringu. Może porzucił gimmick Tribal Chief, ale się mówi na jego Tribal Chief, ale acknowledge him. Roman Reigns kontra Grayson Waller. Heyman w narożniku Reignsa. O, od razu mocne uderzenia w ciało. Waller będzie żałował tej decyzji. Ale szły. Ale proszę bardzo. I spear ze strony Romana Reignsa, proszę bardzo. Roman Reigns pewność siebie. Czyżby powrót na SmackDown, powrót na niebieską tygodniówkę, powrót do... O, proszę bardzo, teraz Waller jak zaskoczył Reignsa, ale Reigns już się podnosi. I mamy DDT. Jeszcze elbow. Oj, teraz Reigns. Jeszcze headbutt. Big jumping clothesline. A ma fajne buty w ogóle Reigns, z takimi czerwonymi elementami. Uwaga, Roman Reigns. O, teraz suplex. No, ale już trzyma się za żebra. Nie był to na pewno lekki suplex. O, schoolboy. Proszę bardzo, siła i od razu do powerbomba. Pin. No i kickout. Teraz pytanie, czy kickout ze strony Wallera, czy to po prostu było łaska Romana Reignsa, który układa ciosami. O, uwaga.
O, wymiana teraz z Romanem. Proszę bardzo, wymiana ciosów. O, Roman. Oj, uderzony teraz. O, będzie someone drop? O, flapjack. Proszę bardzo, więc pokazuje. To jest wasz zawodnik, który rzuca mi wyzwanie. Roman Reigns, jeszcze kolejny headbutt. Roman teraz idzie w kierunku i proszę bardzo, duszenie. No, Warrior chciał main event, ma main event i jest to main event z Tribal Chiefem, Romanem Reignsem, ale muszę zobaczyć, co ma z tym wejściem porobione, bo to jest jakieś dziwne. I kolejny suplex! Bo to wejście takie... No może to było takie trochę nonszalanskie ze strony Reignsa, że nawet nie podchodzi do tego pojedynku zbyt poważnie. Nie szanuje przeciwnika Wallera. Ale szłyb. O, ale wbity teraz narożnik ten odsłonięty przez pola, sędzia tego nie widział. Raczej widział pewnie, ale raczej nic nie robi z tym. Teraz deptany. Nawet Paul będzie mi teraz tu wszystko rzucał. Proszę bardzo, Roman Reigns. Sędzia, psujesz mi wejście. O, nietrafiony Superman Punch. Proszę bardzo, co to było? Waller! Ale kick out Reignsa. Co to było za ruch w ogóle, ale to było piękne. Waller się pokazuje z dobrej strony. Ale Reigns. Reigns teraz clinch. Schoolboy. I kolejny powerbomb. Pin. O, kick out chyba. Proszę bardzo. O, Reigns. Dragon Screw! Za długo czekał Roman. Sędzia teraz się zajmuje tym narożnikiem nieszczęsnym. O, teraz deptany po ręce. No, Waller. Może zabłysnąć, może to być jego najważniejsza walka w życiu. Ale szłyb. O, teraz zablokowany. Tym razem nie dał się nabrać. No i teraz kolejne łokcie. Roman Reigns i Grayson Waller. No, jeżeli Waller by to wygrał, co jest możliwe w tej grze? Kolejny Schoolboy. O, kolejny. Proszę bardzo. Acknowledge him. O, nietrafiony Big Boot. Roman ląduje za linami. Ale kontra ze strony Wallera. Ale czy to jest dobry pomysł? Iść za ring z Romanem. O, kontra. O, wbity teraz narożnik. A raczej Boże, w stół komentatorski Roman Reigns. Proszę bardzo. Teraz rozmowa z... Wise man, Paulem Heymanem. Ale Waller przytomnie. No, czyżby Waller tutaj daje dobry statement. Próba zapania za nogi, proszę bardzo. Teraz uderzenia, Roman. O, kontra. O, teraz odsłonię te żebra, kolana. Prosto w żebra, pin. Fala, kickout od razu. Paul Heyman jak to pokazuje ręką. Uwaga. Roman Reigns. Ale szłyb. O, Superman Punch! Od razu! Pin! A kick out Wallera. O, Roman Reigns. Tribal Chief. No i mamy Spear! Proszę bardzo, Roman, jak teraz mówi trash talking do Wallera. Proszę bardzo. Jeszcze uderzenia. Chcę ukarać Wallera za te wszystkie akcje. Roman Reigns, a już whip? Nie. Skontrowany. O, Roman teraz wyląduje za linami. No i znowu Heyman się udziela. O, Heyman bliski do wywalenia w ogóle z ringu. To będzie ciekawe w ogóle, jak sędzia go wyrzuci. Roman Reigns, trzecia lina. O, zaraz, timeout. O, Waller! Nabrał Romana Reignsa!
Ale sędzia chyba się zajmuje... Kick-out od razu! Sędzia chyba wywalił Heymana. Oj, splash! Heyman musi opuścić arenę. No chyba za bardzo się udzielał tutaj Heyman. Irish whip. I clothesline. Jeszcze pod prawka łokciem. O, teraz podcięty. O, co teraz Waller robi? Będzie uderzał? Wow, ale uderzenia. Uderzenia w tył głowy. No to może wyłączyć światło Romanowi. Ale chyba Roman się tak łatwo nie da zgasić. Jeszcze knee drop. No, Waller teraz trochę jego szansy się... No, nie chcę powiedzieć, że wyrównały. Bo jednak tutaj nie ma już Heymana. O, teraz ładna kontra ze strony Reignsa. Co kombinuje Roman? O, jeszcze dropkick, ole się wbił w plecy. Jeszcze running knee. Poor Roman Reigns. Uwaga, Waller i Roman Reigns. O, co to? Aż się baba na widowni zaśmiała. No nie. Pop handle slam. A raczej suplex. O, ale prawy. Right hand. Waller znowu podcięcie. Bo złapany. Jeszcze. Uwaga. Oj, powerbomb. Roman Reigns. Oj, mamy. Oj, stunt. No sędzia. I mamy spear. Jak on to skikautował? No, ale Roman nie ma zamiaru odpuścić. I kolejny spear. Roman Reigns przypina Wallera w main eventie. No, ma całkiem inne wejście, to jest niemożliwe. No mówię, no nie sprawdziłem tego, ale niech będzie. Może to nie jest gimmick Tribal Chiefa. No jednak pokazywał palec do góry, ale czy to jest ten Roman Reigns, którego dobrze znamy przez tyle lat panującego? Czy to jest inny Roman Reigns? No tego się dowiemy w kolejnych tygodniówkach SmackDown. To było na tyle w tym odcinku, także dzięki wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, obserwujcie w górę, subskrypcji, dzwoneczku i trzymajcie się w kolejnych odcinkach. Siema.